W finale gminnego turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo pierwsze miejsce zdobyła drużyna Jankowice, drugie Uzdowo, a trzecie Zakrzewo. Najlepszym strzelcem został Mateusz Sadowski, a najlepszym bramkarzem Adrian Chiliński, obaj z drużyny Jankowice. Jesteśmy w sali gimnastycznej w Burkacie po odnowie, jak widać. Sala jest piękna, odremontowana. Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn z terenu naszej gminy. No, udział biorą mieszkańcy nasi, nikt inny. Do eliminacji dostąpiło, tak jak mówię, 12 drużyn, do finału przeszło 6 i dzisiaj właśnie jest finał. Turniej zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie. Zawodników nie trzeba namawiać do brania w nim udziału. Chętnie się zgłaszają. To są bardzo fajne turnieje. Nasi mieszkańcy bardzo chętnie biorą w tym udział. Jesteśmy, uważam, generalnie gminą bardzo usportowioną, bo dużo mieszkańców bierze udział w takich turniejach. Jeszcze tak wspomnę, mieliśmy nie tak dawno, 2 tygodnie temu, turniej piłki nożnej halowej dzieci i tam zgłosiło się 16 drużyn, czyli to świadczy, że jest przyszłość, tak? Że te dzieci będą brały udział w tych turniejach i jak będą dorośli, myślę, że też będą grać. Dla zwycięzców przygotowano puchary i medale, a każda drużyna otrzymała sportowe upominki.